Uwaga! Filmy z szyciem dla lalek nie są dla dzieci, bo można się skaleczyć o igłę, jeśli jest nieostrożnie używana. Polecam, żeby dzieci same nie oglądały tego filmu. Ja mam dobrze wyćwiczone ręce do szycia ręcznie. Dla filmów dla dzieci polecam YouTube Kids aplikację. Dziękuję, Maja Szewczak. Cześć wszyscy, nazywam się Maja Szewczak. Witamy z powrotem do szycia z Mają. Będę dalej robić szycie z Mają, ale to jest ostatnie, co będzie robione na moim łóżku, bo ja będę miała nowe studio i nawet zrobię film, gdy będzie gotowe. Dobrze. Dzisiaj uszyję coś z pomysłami od tego obrazka. Pobrałam na tablet, ale zrobiłam zdjęcie mojego tableta na telefonie, żeby mieć gotowe. Dobrze. Już wycięłam. I z tego będzie że kapturek. I spróbujemy bluzę z kapturkiem dla szopkincowych zwierzątek dzisiaj szyć. Taki eksperyment. Dobrze, najpierw szyjemy tutaj. I pilnuj, żeby było nawleczone igły i nitki. Dobrze, szyjemy. I teraz będę szyć. I o tak wygląda. Ale to będzie inaczej, w innym kolorze zrobione. I o tak wygląda. Teraz mierzymy na zwierzątku. Trochę wygląda przydurze, ale mogę zmienić to. Po prostu będę przenawlec igłę na nitkę. Czekaj. Oto. Będę też mieć ten obrazek na telefonie. Ale to najpierw będę robić podstawę tego. Muszę nawlec igłę na nitkę i uważaj bardzo ostrożnie, bo to jest ostre. Można się skaleczyć. Trochę poprawiłam tego, żeby było lepiej widać, co ja robię. Teraz ja szyję.
Tutaj. Będziemy teraz wszywać w środku. To jest naprawdę bardzo trudne do robienia i bardzo długo się robi, długo się to przetwarza. Dobrze. Teraz. O, tak wygląda. Obecne, żeby to, co nie trzeba. O, tak wygląda. Ale to nie koniec. Teraz będzie druga część, robienie uszu. I potem będzie przeszywanie, co będzie bardzo, bardzo trudne. Obcięłam, wycięłam z materiału ze starej skarpetki uszy, a teraz będę je szyć. Teraz będę trzymać. Potem będziemy teraz, żeby schować moje te supełki. I teraz będzie bardzo trudna część, czyli będzie takie te przewracanie uszu. I teraz robimy to bardzo powoli. I używam nożyczek do tego, żeby przewracać. Teraz wypróbuję na i uszach prawdziwych. To powinno być rozciągalny materiał. Dosyć dobrze. Teraz zobaczysz. O!
Teraz będę do tego kapturka przywdziewać. I o tak. O tu. O tu. I o tu. Gotowe. 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 Teraz będziemy zawiązywać. I teraz muszę to samo powtórzyć to samo na drugim uchu. Czekaj, najpierw wytestuję to, zanim powtórzę to samo na drugim. Dosyć dobrze działa. Dobrze, teraz powtarzam. I po powtórzeniu tego, co ja zrobiłam, teraz wiesz, co ja będę robić. Do tego przyszywać cząstki z różowego pomponika. Ja chciałam to spróbować też. To miała być zabawka dla kotów, ale myślałam, że nie, to jest niebezpieczne. Dobrze. Teraz przyszywamy. Tylko na próbę. Igłę i nitkę na wlec. I szyjemy. Szyjemy tutaj. Trochę się ten materiał rozpada, ale to nic. Będzie bardzo, bardzo dobrze przyszyte. Coś takiego. I teraz będę szyć po całym tym. Zobaczymy się, gdy wszystko będzie skończone. I zobacz wynik. 3, 2, 1. I ja przyszywałam te kłaczki z pomponika i tak wyszło. Chciałam jeszcze doszyć ekstra, żeby było bardziej jak czapka. Czyli będzie w końcu czapka z tego, bo się kapturek nie udał. Ale to nic. Wiesz co jeszcze? Będzie teraz jeszcze jedna część. Będą moje koraliki. W czymś nowym mam. Zobaczę, co ja mam. I będę je przyszywać. I coś muszę pilnować, żeby zawsze zamykać. Dobrze. Te koraliki. Zobaczę też ten obrazek. I coś na nos. Mam coś na oczy i na nos. I kokardkę dodam. Czyli będę używać. Tego i tego.
Teraz wybiorę te bardzo ciemne koraliki z tego i będę je przyszywać do czapki. Tylko odkładam. I teraz będę wybierać tutaj. To mogły być. O tak, żółte i granatowe. I będzie też kokardka do tego. Dobrze, trzeba nawlec nitkę na igłę i będziemy przyszywać. Czekaj, nawlekam. Będziemy przyszywać. Że się trochę skurczyło to przez to, że to wymagało dużo szycia. Ale dodam też kokardkę od tutaj. Tak wygląda. I mamy oto. I przeszywamy. O takie wyszło. To będzie dla szopkińcowych zwierzątek. I potem będę coś robić z uszami. I potem schowam ten supełek. I teraz markerem poprawię uszy. Bo nawet zrobiłam w tej
czapce nawet dziury na ten. Zrobię po prostu czapkę. Chciałam zrobić jeszcze dół tego, ale jeszcze może nie, bo to będzie dłuższy film i więcej pracy. I gdy poprawiłam uszy, to tak wygląda. Ta-da! Co myślisz o tym nie kapeluszu, tylko czapki z różowym króliczkiem? Powiedz mi w komentarzach. Proszę też zasubskrybować do mojego kanału i przepraszam za to tło, co ja mam teraz. Do filmowania będę miała remont w moim pokoju i będzie lepsze i bardziej profesjonalne tło. Pa wszyscy! O tak wygląda. Z tą czapką. I tylko ojejku, muszę wiedzieć, gdzie uszy są. Gdy ja zakładam to. Czekaj. Ale pa wszyscy. Zobaczymy się na drugim filmie. I następny film będzie bardziej profesjonalnie wyglądał. Pa.